To jest swego rodzaju prekonsultacja przed złożeniem projektu ustawy o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Słuchamy problemów, słuchamy tego, jakie są oczekiwania środowiska, konsultujemy te oczekiwania, rozmawiamy po to, żeby poprawić funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce, ale i tu jest pełna zgoda, wszędzie, gdzie nie jestem na takim spotkaniu, jest pełna zgoda, że stawiamy na jakość nauczania. Czyli dzisiaj jakość jest absolutnym priorytetem, w związku z czym jest pełna zgoda na to, że zmiany w ustawie muszą przywrócić jakość kształcenia w Polsce studentek i studentów, no, szczególnie po tych wydarzeniach na niektórych prywatnych uczelniach, o których głośno jest w mediach, a to jest wierzchołek góry lodowej, żeby była jasność, to niewątpliwie musimy ten proceder ukrócić i co do tego jest absolutnie zgoda nas wszystkich i w tym roku będziemy chcieli, żeby to się stało. Oczywiście kwestia dotycząca ewaluacji, finansowania, kwestia sytuacji ekonomicznej, kwestia środków na badania naukowe, to są rzeczy, które zawsze w trakcie tych spotkań się pojawiają i przyznam się szczerze, że również w trakcie tego spotkania o tym dyskutowaliśmy. Jedno jest pewne, pan rektor też na to zwraca uwagę, że jesteście środowiskiem, które wokół ma wielkie ośrodki akademickie, z którymi de facto musicie konkurować i zabiegać o studenta, ale naprawdę gratuluję wszystkim uczelniom, bo świetnie wam to wychodzi, jak obserwuję wyniki i to wszystko, co tutaj się dzieje. To rzeczywiście możecie być państwo w województwie opolskim dumni ze swoich uczelni. No ale to też pokazuje, jak sytuacja się zmienia. Też dyskutowaliśmy, pani wojewoda sygnalizowała problem studentów zagranicznych, bo to jest też istotna sprawa i nie ukrywam, że w strategii ministerstwa na to też zwracamy uwagę, że bardzo nam zależy na promocji polskich uczelni za granicą po to, żeby więcej studentów z zagranicy studiowało w Polsce. No bo wtedy również przetrwamy ten kryzys demograficzny, przetrwamy ten trudny czas, jaki jest związany z tym, że ilość osób studiujących w Polsce z roku na rok maleje ze względu na demografię. No a też nam zależy na tym, żeby jednak kadry naukowe w Polsce i uczelnie się rozwijały. Zresztą też mówiłem, to najlepiej pokazuje strategię rządu Donalda Tuska i koalicji 15 października. Ten skokowy wzrost wynagrodzeń na uczelniach dla kadry akademickiej i skokowy wzrost dla administracji uczelni wyższych, to pokazuje filozofię tego rządu. Chcemy przywrócić prestiż polskich uczelni, prestiż środowiska akademickiego. Chcemy, żeby młodzi, zdolni ludzie nie musieli pracować w sieciach handlowych po to, żeby starczyło im od pierwszego do pierwszego. W związku z czym też te płace to jest absolutnie kluczowa sprawa i rektorzy też na to zwracali uwagę, że jeżeli ci najlepsi mają pozostawać na uczelni, to muszą być też godnie wynagradzani. I my sobie z tego zdajemy sprawę, no ale wiadomo, będziemy szykowali budżety na następne lata, więc potrzeba pomocy całego środowiska w tym zakresie, żeby tutaj mówić jednym głosem i dawać argumenty koalicji i stronie rządowej, że jednak te nakłady muszą z roku na rok rosnąć. Także bardzo dobre spotkanie, dyskusja o przyszłości. Ja też poinformowałem, że bardzo nam zależy na tym, żeby w ośrodkach, jeżeli oczywiście takie będą decyzje suwerenne, decyzje senatów i rektorów, żeby uczelnie się ze sobą łączyły, żeby powstawały większe podmioty, no bo to też z punktu widzenia sytuacji pozyskiwania środków zewnętrznych jest istotne. No my, naszą rolą jest tworzenie mechanizmów, natomiast uczelnie same będą w tej sprawie podejmować decyzje. Wraca dialog ze środowiskiem akademickim. Ja też zapowiedziałem, zresztą tak jak na każdym spotkaniu, że ja tu nie przyjechałem, żeby pouczać, rugać rektorów i do czegoś ich zmuszać i coś nakazywać.
a wręcz przeciwnie, raczej oczekujemy właśnie tego dialogu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, więc zmienia się filozofia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ministerstwa i wraca taka normalność, również w kontekście finansowania uczelni, bo też chcielibyśmy, żeby w tym zakresie środki były dzielone w taki sposób, który nie będzie wzbudzał emocji i nie będzie powodował, że jedne uczelnie są jakoś szczególnie traktowane przez ministra, tak jak to było w przeszłości. Więc jestem spokojny o rozwój polskiej nauki, ale możemy to tylko zrobić ze środowiskiem, z samorządami, z administracją państwową, więc to wszystko po tych wyjazdach, wszystko dobrze się zapowiada, co mnie osobiście bardzo cieszy.